Trzy powody, dla których nauka programowania jest dzisiaj dużo łatwiejsza niż kiedyś. Po pierwsze, łatwiejszy jest dostęp do materiałów. Mamy kursy online, YouTube'a, TikToka, grupy o programowaniu na Facebooku i serwery o programowaniu na Discordzie. Po drugie, dzięki temu łatwiej jest znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania, dzięki czemu w razie problemu, zamiast przekopywać się przez tonę dokumentacji, odpalamy Google albo ChatGPT i w ciągu kilku sekund mamy konkretną odpowiedź, jak coś działa albo co robimy źle. I po trzecie, same technologie rozwinęły się na tyle, że dzisiaj pozwalają nam na osiąganie dużo lepszych rezultatów przy zdecydowanie mniejszym nakładzie pracy. I to wszystko się wyrównuje. Mamy więcej technologii do ogarnięcia, ale ich ogarnięcie jest dużo łatwiejsze. Tak więc zamiast narzekać, że kiedyś osoby uczące się programowania miały łatwiej, co nie jest prawdą, weź do ręki książkę, odpal kurs online albo film na YouTubie i faktycznie zacznij się tego programowania uczyć.